Dolegliwości bólowe kolan występują dość powszechnie, ponieważ stawy kolanowe cechują się bardzo złożoną budową. Z tego powodu są one podatne na uszkodzenia oraz rozwój stanów patologicznych. Dowiedz się, jak radzić sobie z bólem kolan. Oglądasz Medycyna 360. Informacje na tym kanale nie są poradą medyczną i nie zastąpią konsultacji lekarskiej. Ból kolana przyjmować może bardzo różnorodną formę. Może on występować w stanie spoczynku lub pojawiać się podczas chodu czy wykonywania ćwiczeń fizycznych. Zazwyczaj ból kolana nasila się podczas jego zginania i towarzyszyć może mu opuchlizna. W tym przypadku wskazana jest konsultacja medyczna, podczas której specjalista określa przyczynę przykrych dolegliwości oraz proponuje odpowiedni sposób leczenia. Działania tego rodzaju mogą obejmować m.in. stosowanie maści, które ograniczają ból i stan zapalny. Poza tym zalecana jest rehabilitacja. Nie bez znaczenia jest również w tym wypadku odpowiednia profilaktyka, która powinna obejmować stosowanie zbilansowanej diety oraz odpowiednią suplementację. Stawy kolanowe cechują się skomplikowaną budową, dlatego są one podatne na przeciążenia oraz uszkodzenia. Należy pamiętać, że stawy kolanowe odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu sprawności narządu ruchu. Ból pojawiający się w ich obrębie może wynikać z kilku powodów. Zwykle ma on związek z urazem i wymaga odpowiednich działań leczniczych oraz prawidłowo dobranej rehabilitacji. Dolegliwości bólowe w obrębie kolan mogą mieć różnorodne nasilenie i mogą przebiegać z ograniczeniem ruchomości stawu, występowaniem zaczerwienienia, opuchlizny i gorączki. Pacjenci mogą się również uskarżać na ból nasilający się podczas próby zmiany ułożenia stawu, a także dolegliwości bólowe w okolicy pachwiny. Ból w wielu wypadkach można skutecznie ograniczyć za pomocą produktów przeciwbólowych i przeciwzapalnych. Mogą mieć one postać maści, żelu lub sprayu. W sprzedaży dostępne są również specjalistyczne opatrunki, które warto stosować doraźnie oraz do czasu konsultacji medycznej. Bóle w kolanach mogą pojawiać się w związku z różnorodnymi sytuacjami, w tym rozwijającymi się stanami zapalnymi czy zmianami o charakterze zwyrodnieniowym. Stan zapalny może towarzyszyć infekcji bakteryjnej i zwykle występuje wraz z opuchlizną, zaczerwienieniem skóry oraz gorączką. Ból w tym wypadku nasila się podczas ruchu stawu kolanowego, w tym próby jego zgięcia. W przypadku zmian zwyrodnieniowych dochodzi zazwyczaj do ograniczenia ruchomości stawu. Staw kolanowy staje się sztywny, a ból nasila się podczas ruchu, w tym chodzenia. Tego rodzaju zmiany spowodowane są zużyciem chrząstki stawowej położonej w obrębie kolana. Ból może pojawiać się również w efekcie urazów. Może w tym wypadku dochodzić do skręcenia, stłuczenia, zwichnięcia stawu, a także do zerwania więzadeł. Należy dodać, że dolegliwości bólowe mogą być związane z przeciążeniem stawów ze względu na rodzaj wykonywanej pracy czy otyłość. Wśród innych przyczyn pojawiającego się bólu wymienić można stan zapalny ścięgien, występowanie torbieli Bakera, wnę moczanową, zapalenie kaletki maziowej stawu czy zbyt intensywne lub niepoprawnie wykonywane ćwiczenia fizyczne. Poza tym niekorzystne zmiany mogą być następstwem rozwoju chorób autoimmunologicznych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów, zmian zwyrodnieniowych pojawiających się w obrębie stawu biodrowego, wad postawy czy guzów kośćca. Ból pojawiać i nasilać się może również w podeszłym wieku oraz u pacjentów borykających się z zakrzepicą żył głębokich. Należy dodać, że ból kolan może mieć również związek z boreliozą. Jest to choroba odkleszczowa, która może mieć bardzo niekorzystny wpływ na stawy, serce oraz układ nerwowy. Stan zapalny powodowany jest przez krętki, które wraz z krwią migrują po organizmie. Brak odpowiedniego leczenia może w tym wypadku prowadzić do poważnego uszkodzenia stawów. Przeciążenia i dolegliwości bólowe w obrębie kolan wymagają w wielu wypadkach wdrożenia leczenia farmakologicznego oraz odpowiedniej rehabilitacji, która dostosowana jest do potrzeb danego pacjenta. W wielu wypadkach konieczne jest również leczenie operacyjne. Ważna jest zatem odpowiednia profilaktyka, która ogranicza ryzyko związane z rozwojem niekorzystnych zmian. Zalecane jest zatem utrzymywanie odpowiedniej masy ciała. U osób borykających się z nadwagą dochodzi bowiem do szybszego zużywania się chrząstki stawowej występującej w obrębie kolan. W efekcie stawy stają się bardziej podatne na wystąpienie kontuzji.
Konieczna jest również odpowiednia dawka ruchu, która dostosowana powinna być do potrzeb i możliwości danej osoby. Należy pamiętać, że zbyt intensywne lub nieprawidłowo wykonywane ćwiczenia mogą powodować urazy i nasilać dolegliwości bólowe. W ramach profilaktyki warto zadbać o zdrową, zbilansowaną dietę, która powinna być bogata w minerały i witaminy. Poza tym zalecana jest dodatkowa suplementacja preparatami, które bogate są w wapń, kolagen oraz witaminę D. Składniki te wpływają korzystnie na sprawność stawów kolanowych oraz chronią je przed urazami. Drobne urazy czy stłuczenia nie wymagają interwencji medycznej. Ból w tym wypadku można skutecznie ograniczyć za pomocą domowych sposobów, które obejmują stosowanie chłodzących kompresów oraz przyjmowanie powszechnie dostępnych środków przeciwbólowych. Wskazane jest również stosowanie maści o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym oraz nawadnianie organizmu. Osoby borykające się z dolegliwościami bólowymi w obrębie kolan powinny zadbać również o odpoczynek. Pomocne mogą się również okazać kąpiele lub kompresy z solą Epsom, która bogata jest w związki magnezu i siarki. Osoby borykające się z bólem kolan powinny pamiętać, że ruch to zdrowie, a już minimalna aktywność fizyczna pozytywnie oddziałuje na dobrostan organizmu. Warto w tym wypadku wybierać choćby spacery z kijami, pływanie czy jazdę na rowerze. Korzystnie na ciało oddziałuje również joga. W efekcie ćwiczeń dochodzi do wzmocnienia mięśni, w tym mięśni czworogłowych ud, które w znacznym stopniu odciążają stawy kolanowe oraz chronią je przed urazami. W tym przypadku zalecane są również ćwiczenia z poduszką sensoryczną oraz gumą rehabilitacyjną. Konsultacja medyczna wskazana jest w przypadku występowania silnego i ostrego bólu w kolanie, który pojawia się dość nagle. Pomoc medyczna zalecana jest również w przypadku występowania dolegliwości bólowych w okolicy pachwiny oraz pojawiającej się opuchlizny. W tego rodzaju przypadkach konieczna jest odpowiednia diagnostyka, która obejmować może m.in. badanie USG, wykonanie zdjęcia rentgenowskiego czy tomografii komputerowej. Warto dodać, że brak odpowiednich działań prowadzić może do uszkodzenia powierzchni stawowych kolana oraz innych poważnych zmian zwyrodnieniowych. W efekcie dochodzić może do trwałego uszkodzenia stawu kolanowego oraz pogorszenia jakości życia pacjenta. Stabilizatory, ortezy i opaski uciskowe to produkty ortopedyczne, które dostępne są w sprzedaży stacjonarnej i internetowej. Ich stosowanie przyczynia się do poprawy jakości życia pacjentów, ponieważ tego rodzaju produkty pomocnicze odciążają i stabilizują stawy oraz chronią więzadła. W razie konieczności stosować można również okłady chłodzące lub rozgrzewające. Pacjenci borykający się z bólem kolan powinni również zadbać o odpowiednie obuwie. Powinno ono posiadać wyprofilowaną wkładkę, która zapewnia prawidłowe podparcie stopy i poprawne rozłożenie ciężaru ciała. W przypadku zmian w obrębie stawów nie jest zalecane przebywanie w jednej pozycji przez długi czas. Pacjenci powinni podejmować się wykonywania aktywności fizycznej, a jej rodzaj powinien być wskazany i dobrany przez rehabilitanta. Chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych filmach? Subskrybuj nasz kanał, wciśnij dzwoneczek. Bądźcie zdrowi!